Witamy fanów Moje MMA. Dzisiaj z nami Piotrek Jeleniewski. Cześć Piotrek. Witam wszystkich serdecznie. No, powiem tak. Chciałem generalnie z tobą krótko porozmawiać na temat zbliżającego się KSW, ale zacząłem dzisiejszy trening i chciałem porozmawiać trochę dłużej. Ale zacznijmy od KSW. Zacznijmy od walki Kamila Walusia. No co, jak trafi Thompsona, no to chyba go zabije. No, musi go trafić. To nie jest takie proste. Bo tak naprawdę to jest dla Kamila bardzo trudne wyzwanie i to nie jest żadna niespodzianka. Tak, wiadomo, że Oli jest solidnym zawodnikiem z dużym doświadczeniem. Ostatnią walkę, którą miał na KSW, mówię w Polsce, tak, miał na KSW z obecnym mistrzem wagi ciężkiej, tak, przewalczyli solidnie 3 rundy, postawił twarde warunki, walczył do końca. Także no, dla Kamila myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne wyzwanie, ale wierzę w niego. Dużo ciężko pracowaliśmy, po tej kontuzji wracał do treningu na tyle, na ile zdrowie pozwoliło, wyszykowaliśmy się, a tak się szczęśliwie złożyło, że wszystko się ładnie zagoiło, także mieliśmy przed przygotowaniami z małym opóźnieniem badanie. Lekarz stwierdził, że tam się wszystko elegancko zrosło w takim stopniu, że nawet w pełnym zakresie mięsień pracuje, ten, który był naderwany oprócz przyczepu. Także, no, wola boska, teraz już trzeba iść i się bić. Właśnie, Patryk, a myślisz, że Kamil byłby gotowy na 3 pełne rundy z Thompsonem, tak kondycyjnie, wydolnościowo? Wiesz co, no, na sparingach wykonywał takie treningi na dochodzenie, gdzie oporował mu Mariusz Pudzianowski, gdzie Andrzej Deberny pomagał, tak, mistrz świata w zapasach, gdzie też pomagał Marcin Ruszka, gdzie on pracował, co 2 minuty miał świeżego zawodnika, miał takie 3 zmiany w rundzie, przepracował 3 takie rundy i bez problemu działał, pracował aktywnie, także w każdej płaszczyźnie, czy to w parterze, jeszcze Tomek Lipiński też oporował mu w zadaniach parterowych, przepracował to dzielnie, także wydaje mi się, że jest gotowy. Jeśli taki scenariusz walki będzie miał przebieg, no to sądzę, że tak, ale to tak naprawdę będziemy dopiero widzieli na walce, bo jest mnóstwo innych czynników, które generują taką, a nie inną sytuację na ringu i trening to jest trening, a walka to jest walka. Także ja ze swojej strony myślę, że Kamil jest przygotowany, jest zdeterminowany, bardzo chce tej walki. Jak się ona potoczy, to zobaczymy. Myślę, że jest w jeszcze lepszej dyspozycji niż przed kontuzją wtedy, przed tamtą walką, która się nie odbyła? Myślę, że jest w lepszej kontuzji. Przepraszam, w lepszej kondycji. Myślę, że jest w lepszej kondycji, bo troszeczkę szybciej łapiemy świeżość. Tam jeszcze była ta kontuzja, więc nie dociągnęliśmy tego do końca. To na ostatnim sparingu wtedy się stało. Także z mojej perspektywy, tak jak go obserwuję, jest bardzo dobrze przygotowany. Tam nie do końca zrobiliśmy te przygotowania, ale był troszeczkę więcej było obciążeń i troszeczkę chyba, wydaje mi się, z perspektywy czasu było tego trochę za dużo. Teraz jest akurat, tak mi się zdaje. Powiedz nam, Piotrek, rozgryzłeś jakoś taktycznie Thompsona, oglądałeś jego walki? Wiesz co, no tak, oczywiście, no taktycznie jesteśmy przygotowani na niego już od jakiegoś czasu, tym bardziej, że do pierwszej walki też się szykowaliśmy. Także dość sporo walk jego widziałem, każdą praktycznie po 10 razy w głowie mam game plan, mamy to poukładane, tak jak dzisiaj na treningu widziałeś też i specjalne już pod tą walkę akcje na tarczach robiliśmy, pewne elementy zadaniowe, również jeśli chodzi o clinch i obronę przed obaleniami. Także jesteśmy przygotowani, no ale wiadomo, to jest naprawdę trudna walka dla Kamila, bo na papierze Kamil ma gorszą statystykę, ma dużo mniej walk, jest mniej doświadczony, ale papier nie walczy, tak? Drugi z twoich podopiecznych, tu przed chwilą rozmawiałem z Kubą, jak oceniasz jego dyspozycję? Kuba jest bardzo dobrze przygotowany, po tej pierwszej walce miał małą kontuzję, tam była złamana bez przemieszczenia kość śródręczna, bo tam naprawdę dali bardzo mocną walkę chłopcy, bardzo solidnie walczyli, więc tam troszeczkę było kontuzji. Na szczęście wszystko się ładnie zgoiło. Pierwszy etap pracy pracowaliśmy w ortezie, która umożliwiła przygotowania, również elementy siłowe, przećwiczył praktycznie wszystko w pełni. Twardy chłopak, solidny, charakterny. Także bardzo fajnie przygotowany, też mimo że ten debiut był dość ryzykowny, bo jednak i przeciwnik był bardzo wymagający, z bardzo dobrego klubu, to ten czas do walki też nie był zbyt długi i były wahania, czy tą walkę zrobić, natomiast ja podjąłem to ryzyko i z perspektywy czasu jestem bardzo zadowolony, bo on mógł sprawdzić, zobaczyć się, jak to jest pracować na 3 rundach w walce zawodowej. No i to się sprawdziło, też okrzep troszeczkę, tak, a wiadomo, że KSW to jest największa gala w Europie, to będzie dużo ludzi, będzie ring, będzie gorąco, będzie duża atmosfera, będzie presja i im bardziej jesteś tym otrzaskany, to są większe szanse, że to cię nie zepnie, także
myślę, że dobrze się stało. Złapał też troszeczkę doświadczenia, mieliśmy też okazję zobaczyć, gdzie coś jest do poprawienia i to nam troszeczkę dało też czasu do tego, żeby popracować nad tym i myślę, że jest bardzo dobrze przygotowany. Myślę, że z Dubiewiczem dadzą bardzo dobrą walkę i myślę, że mimo, że to jest undercard, to będzie na co popatrzeć. A powiedz nam, Mateusz Dubiłowicz, oglądałeś jego walki i rozgryzłeś go taktycznie tak samo jak Olego Thompsona? Czy tu był większy problem? Wiesz co, no, to co mogłem obejrzeć, jakie były walki Mateusza w internecie, to oczywiście obejrzałem, także też jakiś tam pogląd na niego mam. Też niełatwy przeciwnik, też myślę, że to będzie wymagająca przeprawa dla Kuby. No, wygra lepszy, tak jak mówię, no, można oglądać, znamy sporo ludzi, którzy oglądają walki w internecie i wypowiadają się na ten temat, ale to pisanie postów i hejtowanie to jedno, a prawdziwa robota, ciężka praca na treningu i walka w ringu i stanie w narożniku to coś zupełnie innego, także plan oczywiście jest, taktyka też, ale jak to wielu zawodników mówi, taktyka jest do pierwszego strzału w ryj, tak? Więc to też jest tak, że mamy kilka różnych scenariuszów na walkę, zawsze przygotowanych, ale walka też rządzi się różnymi prawami, różne rzeczy mogą się wydarzyć, tak? Bo może nagle pojawić się w pierwszej rundzie rozcięcie, to też już jakoś tam ustawia walkę, może paść mocniejszy cios, który tą walkę też będzie ustawiał w takim kierunku, którego my nie przewidzieliśmy, więc oczywiście taktyka, oczywiście zapoznanie się z możliwościami przeciwnika, to wszystko zawsze robimy, no ale walka to walka, to też nie do końca jest zawsze 100% tego, bywa, ale nie można na to liczyć. Dobrze, także może trochę, Piotrek, odejdziemy już od tematu KSW, porozmawiamy o PJ Promotion Group. No, trzeba przyznać, że prężnie rozwija się twoja grupa promocyjna. Coraz większe nazwiska widzimy na treningach. Może zaczniemy od takiego pytania. UFC będzie w Polsce w następnym roku, przełom bodajże sierpnia, września. Z tego, co dzisiaj... bliżej jesieni, tak, chyba wczesna jesień. Tak jak dzisiaj czytałem i czy, nie wiem, będziesz się kontaktował jakoś, będziesz chciał próbował kogoś wystawić ze swoich zawodników, czy wiążą ich kontrakty z KSW jednak i... Wiesz co, no czołowi zawodnicy, tak, czyli tacy jak Anzor Ażijew są związani kontraktem z KSW. I tutaj to jakby ustawia ich pozycję w Polsce, ale powiem Ci zupełnie szczerze, że ja nie mam takiego ciśnienia na UFC, bo to jest na tej zasadzie, że oni przyjadą, wycisną sobie ten polski rynek jako cytrynkę do swojej Coca-Coli, a potem pojadą. I jeśli ktoś z moich zawodników ma się bić na Facebooku, a na przykład będzie miał szansę za rok zawalczyć na main cardzie KSW, to naprawdę bez żadnego lizusostwa wolałbym to drugie. I ja nie mam takiego ciśnienia na UFC. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że jeśli ktoś ma tam pójść, to musi być na to gotowy. A jeśli chodzi o zawodników, z którymi ja pracuję, to myślę, że każdy z nich ma jeszcze trochę czasu. Niektórzy mają go więcej. Niektórzy potrzebują doświadczenia, nawet jeśli ich poziom zarówno wydolności, jak i techniczny jest już bardzo wysoki, no to trzeba być jeszcze obitym, mieć tych walk troszeczkę więcej. Czy na przykład jeśli mówimy o Anzorze, to tego doświadczenia jest mu potrzeba, dlatego że jeśli tam idziesz, no to jest taki one-way ticket, masz jedną szansę, żeby tam zaistnieć. Jeśli nie jesteś przygotowany na 100%, jeśli nie jesteś w takim szczycie wszystkich tych czynników, takich jak wiek, doświadczenie, umiejętności, zdrowie, to nie ma sensu, bo tej drugiej szansy zwykle się już tam nie dostanie. I na tym etapie akurat wydaje mi się, że jeszcze chłopcy mają czas. A tak powiedziałeś, ogólnie odbierasz wejście UFC do Polski jako tak trochę negatywny też czynnik? Nie, broń Boże, ja uważam, że to jest bardzo fajne i to jest kolejny element promocyjny tego sportu w Polsce. To jest największa na świecie federacja, bezwzględnie najmocniejsza, pierwsza liga, tak, tam walczą najlepsi zawodnicy na świecie i bardzo fajnie, że ta liga amerykańska tutaj zawita do nas, bo jakoś tam to ten sport pchnie również do przodu, nie tylko nasze rodzime tutaj federacje. Natomiast nie mam takiej napinki, tak, nie wiesz. Ja uważam, że powinniśmy też pracować tutaj, cieszyć się tym, co mamy, nie patrzeć ciągle tam, bo tu akurat mam taki pogląd na to, że wychodzą takie nasze polskie przywary, tak, że cudze chwalicie, swego nie znacie i że ta Ameryka jest taka dużo lepsza i tak dalej. Nie jest tak, moim zdaniem. To oczywiście to jest dużo większy rozmiar, dużo większy biznes, dużo większe pieniądze, bo taka gala kosztuje 4 razy tyle, co gala zrobiona w Polsce, tak? Wiadomo, tych zawodników jest dużo więcej, to wszystko powoduje, że to jest inne, ale to nie znaczy, że to jest jakoś tam dużo lepsze. Ja uważam, że to jest tak, że i u nas zdarzają się gale i czasem się jest na naprawdę takiej gali
nie jakiejś tam strasznie dużej, gdzie poziom sportowy, bo ja to w ten sposób oceniam, gdzie poziom sportowy jest wysoki. Także oczywiście są ludzie, którzy są zapatrzeni tylko w stronę Ameryki, ale jeśli chodzi o poziom sportowy, uważam, że nie mamy się czego wstydzić. Jeśli chodzi o poziom w ogóle naszych eventów, no to jest ich zbyt mało, żeby je oceniać, tak? Były dwie duże gale, w tej chwili została tak naprawdę jedna. I jeśli chodzi o poziom jakby eventowy, no to ona akurat, jeśli chodzi o oprawę, ponieważ ma inną specyfikę, bliższą Pride'owi, jest dużo bardziej ciekawa. Także to nie jest tak, że jakoś jestem przeciwny temu. Nie, oczywiście, że się cieszę. Oczywiście, że mam nadzieję, że zawalczą nasi chłopcy tutaj z Polski, że pokażą nam się, że będą mieli szansę zdobyć rozgłos, zdobyć pieniądze i zrobić karierę. Ale nie mam takiego strasznego ciśnienia po prostu. Myślisz, że to już stanie się taką regułą, że UFC co roku będzie organizował gale w Polsce? Myślę, że UFC generalnie ma teraz kilka kierunków. Jest z nim Azja bezwzględnie, tam są duże pieniądze do zrobienia. Jest z nimi również Europa. Jeśli jest Europa, no to również muszą wziąć pod uwagę i wreszcie zauważyć rynek polski, który tak naprawdę generuje bardzo dużą oglądalność. Jakby mechanizmu pay-per-view tutaj nie będzie, no bo nie ma tutaj zaplecza na ten czas, podejrzewam, dla nich, żeby to zrobić. No ale mają zapewnioną sprzedaż biletów, tak? Poza tym jesteśmy w takim miejscu Europy, że jeśli tutaj będzie się bił Szwed albo Niemiec, to tutaj ci Niemcy i Szwedzi przyjadą. Więc czy to będzie cykliczne? Myślę, że tak, ale nie tak jakbyśmy o tym marzyli, nie tak jakbyśmy tego chcieli. Myślę, że na razie zrobią jedną galę. Ten terminarz jest tam bardzo napięty, bo tych gal już jest tak dużo, że nie ma, że człowiek ma wrażenie, że to się przegrzewa wszystko. Także no, sądzę, że ta jedna w roku bardzo możliwe. No, sądzę, że ona się na pewno dobrze sprzeda. Pytanie, jaki będzie fight card, tak? Pytanie, czy ci ludzie, którzy hejtują całą tą naszą polską scenę, kochają to UFC, rzeczywiście pojadą i kupią bilety, czy tylko dalej będą hejtować. Natomiast myślę, że nie, myślę, że to się sprzeda. Myślę, że ze względu na to, w jakim jesteśmy miejscu tutaj w Europie, to przyjadą również ludzie ze Szwecji, czy ludzie z Niemiec, tak? A fight card będzie tak ułożony, bo są to bardzo sprawni ludzie, sprawni menadżerowie, że będzie to w sposób przemyślany i w pełni wyprzedany. Okej, okay. Bardzo ciekawe zdanie na ten temat, ale w dużej części podzielam. Natomiast wracając może teraz do Anzora, pojawił się news taki, że ma zobaczyć w formule Sanda, możliwe, że z Sebastianem Rajewskim. Co powiesz na ten temat? Nie będzie tej walki z Rajewskim, na pewno. Nie będzie tej walki z Sebastianem. Prawdopodobnie na dzień dzisiejszy będzie inny przeciwnik, to jeszcze nie jest zaklepane. Jestem po spotkaniu z organizatorami gali i walka Anzora jest bardzo prawdopodobna. Jeszcze nie mam podpisanego kontraktu, nie mam. Jest w tej chwili sytuacja związana z poszukiwaniem innego zawodnika. Wstępnie jest już kolejne nazwisko, natomiast z Sebastianem tej walki nie potwierdzę, jej na pewno nie będzie. Okej, okay, a jeszcze zostając przy Anzorze, następna walka w KSW to będzie rewanż z Kornikiem? Tak, to będzie rewanż z Kornikiem na kolejnej gali w marcu. Nie znamy dokładnie jeszcze terminu, ale to będzie gala w Warszawie i to będzie może nie rewanż, tylko po prostu powtórka, bo tam nikt nie przegrał. Walka jest no contest, także będą mieli po prostu okazję spotkać się drugi raz, za co bardzo dziękuję federacji. No i mam nadzieję, że tym razem wszystko przebiegnie pomyślnie, wygra lepszy, nie będzie jakichś niedomówień i wszystko skończy się tak, że nie będzie wątpliwości. No krótka była ta walka, więc ciężko cokolwiek o niej powiedzieć, natomiast nie wiem, wyciągnęliście jakieś wnioski z tego, co tam się wydarzyło? Czy... Wiesz co, no walka była zbyt krótka, także cokolwiek trudno o niej powiedzieć, tam była dość dobra praca stójkowa, jedno dobre obalenie i kontrola, która skończyła się tym niefortunnym zderzeniem. Także żadnych wniosków de facto poza tym wypadkiem nie było szansy wyciągnąć. Ja cały czas mówię, no Kornik to jest zawodnik, który, ja nie rozumiem, czemu on był wtedy stawiany jako ktoś, kto jest na straconej pozycji, a zdarzały się takie opinie. To jest zawodnik, który jest dużo bardziej doświadczony od Anzora, walczył z wieloma nazwiskami solidnymi bardzo, walczył z zawodnikami, z którymi również walczył Anzor, wygrał z nimi. Jest bardzo niebezpieczny, jest nieszablonowy, jest niewygodny ze względu na styl walki w stójce. Ma bardzo dobry parter, ma długi zasięg, jest mega niebezpiecznym zawodnikiem, także jedno wiem, to na pewno będzie dobra walka, na którą wszyscy będziemy czekać, a jak się skończy, zobaczymy, wygra lepszy, to wcale nie jest powiedziane, że to Kornik nie jest faworytem tutaj. Takie opinie czytałem przed tą pierwszą walką i byłem szczerze mówiąc zdziwiony. Myślę, że trzeba dość zdroworozsądkowo do tego podchodzić i ja chociaż jestem sercem za Anzorem, wiadomo, jestem jego trenerem, jestem z nim bardzo mocno związany, to staram się tą sytuację oceniać racjonalnie, także tutaj myślę jest 50-50.
Jako trener Anzora, chciałeś tej walki, czy uważasz, że to jest jednak troszeczkę za wcześnie dla Anzora, jeśli chodzi o doświadczenie chociażby? Wiesz co, z Anzorem jest taka sytuacja, że on z dość wysokiego pułapu zaczął swoją karierę, tak? Po pierwszej walce z Pawłem Głębockim, która była jego debiutem, z Pawłem, który jest bardzo solidnym, bardzo trudnym przeciwnikiem, oni stoczyli piekielny bój, tam naprawdę była mega solidna bitka. Anzor ją wtedy wygrał, ale naprawdę to była ciężka przeprawa. Przy okazji serdecznie Pawła pozdrawiam. Później już było KSW i tak naprawdę też byli zawodnicy z ogromnym doświadczeniem, z dużymi rekordami, więc no, skoro zaczął już z takiego wysokiego cenu, to trzeba iść dalej. Tak? No, ta kariera tak się jego ułożyła, dostał po wygranym w efektownym stylu pucharze KSW, dostał szansę od KSW na walkę na dużej gali, nie zmarnował jej, pięknie się zaprezentował. Bardzo dobre walki od samego początku stoczył, wybił się tymi walkami, więc no, nie ma innego wyjścia, on się no, teraz już nie może być z gorszymi, tak? A czy ta walka jest za wcześnie, czy nie? Myślę, że nie, myślę, że ta sytuacja, kiedy Kornik zszedł do 6-6, to taki naturalny proces, że no, oni się muszą spotkać, tak? Bo tak naprawdę to ustawi tą wagę w federacji i będziemy wiedzieli, kto stoi w szeregu pierwszy. Także nie uważam, żeby było na nią za wcześnie. Myślę, że to jest odpowiedni czas na to. Widziałem Piotr dzisiaj tutaj na treningu też Mariusza Podzianowskiego. Zostałeś jego głównym trenerem prowadzącym, rozumiem, tak? To znaczy, Mariusz cały czas z nami pracuje. Po tej pierwszej współpracy związanej z jego przygotowaniami do walki z Seanem McCorklem, Mariusz był zadowolony z efektów pracy, z przebiegu przygotowań i po prostu cały czas przychodzi, trenuje. Akurat dzisiaj poprosiliśmy go o pomoc, bo jeszcze Marcin Naruszka dzisiaj ostatnie sparingi miał, ponieważ też prawdopodobnie będzie okazja, żeby zawalczył w Rosji niebawem i tak jak my pomagaliśmy Mariuszowi, tak on zżył się z nami i też kiedy potrzeba jest pomocy, kiedy trzeba tam gdzieś coś pomóc, popracować, dociążyć, to też często wpada. Regularnie z nami trenuje, jestem tak naprawdę na bieżąco z jego obecnym planem treningowym, on cały czas się rusza, cały czas gdzieś tam rozwija płaszczyzny, które tego jeszcze wymagają, a sporo roboty tam jeszcze jest i przy parterze i cały czas pracujemy nad wydalnością, natomiast muszę przyznać, że postępy jakie robi no, są imponujące. Dzisiaj zresztą na sparingu miałeś okazję zobaczyć jak pracował z Marcinem w stójce i ja uważam, że bardzo przyswoitą robotę zrobili. Także cały czas z nami Mariusz pracuje, wpada na treningi jak ma tylko czas, bo jest osobą dość zajętą, ale nie zaniedbuje tej pracy i myślę, że jeśli tylko okaże się, że następny termin walki jakoś tam już poznamy, to będziemy też, mam nadzieję, szykować się wspólnie. No właśnie, wspomniałeś o Marcinie Naruszce. Dzisiaj ostatnia sesja sparingowa. No, byłem pod wrażeniem jego formy, no bo wytrzymał pełne 3 rundy i skończył ostatnio, nawet finiszując tam w stójce dość ostro pod sam koniec. To było coś niesamowitego, bo widać, że on już parę razy w zasadzie był odcięty. Jak oceniasz jego formę? Wiesz co, no akurat tutaj sytuacja jest o tyle złożona, że my tą walkę dostaliśmy niedawno, dowiedzieliśmy się o niej. Bardzo w sumie mieliśmy krótki czas na te przygotowania, one były w takim tempie niemalże ekspresowym. Ale też Marcin cały czas się ruszał, cały czas był w treningu, więc tak naprawdę po prostu przycisnęliśmy tylko troszeczkę mocniej robotę. Marcin jest doświadczonym zawodnikiem, już ukształtowanym, doskonale zna swój organizm, więc wie, tak, troszeczkę już przewalczył, ma doświadczenie. Więc tak jak widziałeś, no dzisiaj pokazał taką robotę solidną, bo miał na dochodzenie 3 zawodników, tak, i to koni, wszyscy byli ciężsi, między innymi też i zapaśniczo męczył go Andrzej, który potrafi zmęczyć niemalże każdego, jest potwornie silny, oprócz tego jest, no, jest solidnym technikiem, no, jest mistrzem świata w zapasach, tak, klasykach, więc potrafi i też umie mądrze zmęczyć i pracować. Jestem zadowolony z jego przygotowań. No, nawet na tak krótkim etapie, jaki mieliśmy, to zrobiliśmy bardzo dużo. Teraz już tylko świeżość, no i mam nadzieję, że walka potoczy się dobrze. No i że przede wszystkim do niej dojdzie, bo to jest tak, że tam jest kłopot z wizami i to wszystko jest tak troszkę na ostatnią chwilę, no ale mam nadzieję, że się wszystko odbędzie i będzie dobra walaczka. Możesz zdradzić, gdzie gala, jaka federacja? Wiesz co, gala na Kaukazie, natomiast nic jeszcze nie chcę mówić, bo po prostu nie mam tego klepniętego i nie chcę zapeszyć. Nie dlatego, że to jest jakaś tajemnica, tylko po prostu nie chciałbym sprawy zapeszyć. No, jasne. Powiedz nam, Piotrek, kto jeszcze u Ciebie? Arbi Szamajew. Z tego, co pamiętam, ostatnia walka wygrana przez KO. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Tak, ostatnio.
W jakiej jest formie Arbi? Ostatnia walka była na PL MMA. Mamy w tej chwili zakontraktowaną wstępnie już walkę w Ełku dla organizacji 3 w klatce. Będzie to walka o pas. Było nam bardzo miło, zostaliśmy zaproszeni, wyróżnieni przez organizatorów. Arbi dostał tą szansę. Sądzę, że to będzie mega walka. Obaj są waleczni, obaj są ambitni. Myślę, że będzie na co popatrzeć. Arbi jest w dobrej formie, cały czas jest w treningu. To była taka szansa na walkę jeszcze teraz, ale się tam to nie złożyło. Natomiast cały czas mocno trenuje, aktywnie pomagał w przygotowaniach Kuby, zarówno Anzor, jak i Arbi, także są w sztosie, cały czas mocno trenują. Oczywiście tam nie trzyma jeszcze w tej chwili tak mocno wagi, bo on zszedł do 6,6, naturalnie waży znacznie więcej, także gdzieś tam jeszcze tej napinki z wagą nie ma, ale cały czas jest w treningu w bardzo dobrej formie. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży. Chwilkę tam po KSW zabieramy się za robotę i zrobimy, myślę, mega formę, no bo prestiżowa, bardzo fajna walka, z której się cieszę i z tego miejsca jeszcze raz dziękuję organizatorom za tę szansę. A kogo jeszcze z Twoich podobieżnych będziemy mogli zobaczyć w najbliższym czasie? Wiesz co, no to tak naprawdę w najbliższym czasie jest Kuba, jest Kamil, jest Marcin, później będzie Arbi. Mam nadzieję, że również na początku roku do treningu wróci Albert Ciesielski, który niestety w tej chwili ze względu na sytuację rodzinną musiał wyjechać do swojego rodzinnego domu. Tam trzymają go sprawy rodzinne i na razie musiał odpuścić treningi, natomiast po wygranym pucharze amatorskim KSW ja jestem bardzo zadowolony, bo zrobił duży progres. Jakby cofnęliśmy się po przegranej walce w Gnieźnie. Zaczęliśmy pracować, troszeczkę rzeczy pozmienialiśmy, trochę inaczej. Przyniosło to bardzo fajny efekt, w super stylu. Moim zdaniem wygrał ten amatorski puchar, czym bardzo mnie ucieszył i z tego serca mu gratuluję, bo wiem, w jak trudnej rodzinnej sytuacji był, jakie to było dla niego trudne ze względu na chorobę taty. Także wyrazy szacunku z mojej strony, bo zrozumiałbym, gdyby się wycofała, a on zawalczył, do tego jeszcze wygrał i naprawdę pokazał wielkie serce. Więc mam nadzieję, że wróci, bo wiem, że jest bardzo głodny walki, że chce wznowić walki zawodowe, chce odbudować swój rekord i pokazać się z jeszcze lepszej strony. Tam niewiele w Gnieźnie zabrakło, ta walka była dobra, no niestety wpadł w trójkąt. No ale to jest taki sport, czasem przegrane dają więcej niż wygrane. I myślę, że w tym przypadku tak było, także też myślę, że i jego na początku roku mam nadzieję zobaczyć gdzieś na gali w Polsce. No i to chyba z takich najbliższych planów to wszystko, nie wybiegam dalej. No mam nadzieję, że w końcu trener Lipiński, który tutaj oprócz tego, że wspaniałą pracę i robotę robi z siłą chłopaków, to też pięknie pracuje parterowo, rozwija się tutaj, nam morduje po kolei wszystkich, łącznie ze mną. No i mam nadzieję, że w końcu go namówię i zawalczy w MMA, chociaż tam broni się rękami i nogami, to mam nadzieję, że go gdzieś tam po cichu z chłopakami wpiszemy na jakąś listę startową, wsadzimy do bagażnika, zawieziemy na tą walkę. No i zawalczy, bo mam mega potencjał, po prostu z strasznym zwierzakiem. No i byłoby fajnie, gdyby to wykorzystał, tym bardziej, że naprawdę, no, konkretny chłop. A Andrzej? Wiesz co, mówisz o Andrzeju Debernim. No akurat mamy tą ogromną przyjemność i wyróżnienie, że Andrzej wpada do nas potrenować, pomaga nam tutaj. Z tego co wiem, cały czas jednak będzie jeszcze w najbliższym czasie walczył w zapasach. Natomiast no nie mówimy ma nie. Także przyszedł tutaj z nami trochę popracować. Trochę to jest też taki jego sposób na oderwanie się od roboty zapaśniczej, przyjść, pokulać się, porobić coś w parterze, popracować trochę inaczej, nawet czasem gdzieś tam się przetarczować, żeby po prostu zrobić coś trochę innego, żeby ta głowa odpoczęła od tej siermiężnej, codziennej roboty w tej samej płaszczyźnie. Natomiast no, widzę, że gdzieś tam, kiedy są sparingi, kiedy pracujemy, to ten jego uśmiech zaczyna nabierać takiego drapieżnego charakteru i myślę, że gdyby zdecydował się na przygotowanie pod kątem MMA, to mógłby bardzo solidnie namieszać u nas wadze ciężkiej i to myślę, że w krótkim czasie jest jak na tą wagę, ma świetne warunki, jest nieludzko silny, jest dynamiczny, jest mega doświadczonym, ułożonym zawodnikiem, także obudować go jeszcze tymi elementami, które w MMA oprócz zapasów są. Parter po prostu wchłania niemalże naturalnie jak gąbka, także no nie wiem, no nauczyć go boksować i będzie straszna maszyna. Mam nadzieję, że spróbuję, zobaczymy, no, wiadomo, jest mnóstwo innych zewnętrznych uwarunkowań, no ale jeśli go namówimy, to sądzę, że będzie na co popatrzeć.
No, Piotrek, czekamy na efekty pracy twojej i twoich podopiecznych. Dziękuję serdecznie za wywiad. Dziękuję za poświęcony czas i miło ci było zobaczyć. Dziękuję.